O, 700, dobrze nagrywa, daj. Jedziemy do Białegostoku, coś tam. Tak szczerze, to kładki takie sobie. Przechodzić ciężko jest. W górach już lepsze były podejścia niż tutaj, przejścia po tych wkładkach po równym. No tam Paula sobie idzie, oczywiście. Ale widoki są piękne. Idziemy do tej kopalni krzemienia. Zobaczymy, co tam jest i czy warto do zwiedzenia. A gdzie to się znajduje? Za Białymstokiem, pod Rybnikami, około 1,5 km z Rybnikami, jadąc od Białegostoku w stronę Augustowa, na Podlasie oczywiście. Zobaczcie, jaki smutas. Zetkę zabrałem dla misi i aparat dałem, żeby zdjęcia robiła. No bo tutaj oczywiście stabilizacja jest lepsza, a z ręki nagrywam. Dobrze nagrywa, daj. A teraz telefon już stop zabierasz. Ostatnimi czasy coś na YouTubie się dzieje. Zasięgi nam ucinają. Nie wiadomo z jakich powodów. Wyświetlenia z 200, z 300 do 10, do 15, do 20 na filmie. Słabo tu idzie. Co ty tam mówisz? Ty sama do siebie gadasz. Oczywiście musi pogadać. Idzie z tyłu i nadaje. Ciągle. Nie dałaś. Zabierasz. A nie możesz porobić. Aparatem ponagrywać. Ale aparatem już się bawi. Już się przyzwyczaiła. Nie mam. Dobrze, nie dostanę, ponagrywam sobie aparatem. Dobrze. Aparat wziął i nie nagrywam, tylko zetkę chcę. Z ciebie. Pani naburmuszona. Ale uśmieszek ma na twarzy. Czyli jest dobrze. Zaczęła się ścieżka. Idziemy sobie tą ścieżeczką. Wracamy. Nic tam ciekawego nie ma. Las i jeszcze raz las. Widoki już widzieliście, jakie są. Szczerze to nie wiem, czy tutaj warto jechać. Jak na razie to nie warto. Chyba że troszkę kładkę poprawił i ogólnie stan tutaj tych ścieżek. No bo tak szczerze, jechać, aby jechać, zobaczyć las, to i wszędzie można tutaj na Podlasiu.